Witam kochani w kolejnym wywiadzie. Dzisiaj pierwszy wywiad z właścicielem lubelskiej gastronomii. Jest nim Jerzy Andrzejewski. Witam Cię, Jerzy. Witam Państwa. No to Jerzy odpowie na kilka moich takich... Ostre było? Ostre czy nie ostre? Jak ostre to mi to odpowiada, nie ostre nie odpowiada. Mów szybko. No to weźmy jej. No dobrze, no to zacznijmy od pierwszego pytania. Dobrze, a pierwsze pytanie brzmi... Jak zaczęła się Twoja kariera z gastronomią? O, moja kariera z gastronomią, bo to dawno temu, jeszcze przed prawdziwy kebab u prawdziwego Polaka, w ogóle przed kebabami, kiedyś z kolegą otworzyliśmy pizzerię. Bardzo, na zupełnie innych zasadach, to znaczy pracownicy, dowóz, sprzedaż, nieznajomość branży. Ja jestem zawodowym informatykiem, także branża w ogóle nie była mi wtedy bliska. Tak się zaczęło. Później to nie wyszło. Później kebab, miałem spółkę z Syryjczykiem, Mustafą, znanym w Lublinie. Tworzyłem lokale, to co jest u Mustafy teraz tak naprawdę, to był pomysł nasz wtedy. Wtedy jak jeszcze go poznałem, to miał na Piłsudskiego lokal. Ten były trzy szyldy, w jednym było 24H, gdzie tam nie było nigdy 24H. Kebab i coś tam jeszcze chyba kuchnia syryjska. W ogóle jedno z drugim nie współgrało. Zaczęliśmy się zajmować robieniem jakiegoś takiego ładu składu, bardziej pod kątem sprzedaży niż gastronomii, bo jeszcze wtedy się na tym nie znałem. Mając tu spółkę jednak nauczyłem się robić kebabów. Pierwszy raz robiłem kebaba, kiedy zachorował nam pracownik i po prostu nie było wyjścia. Musiałem stanąć i pracować. Szczerze powiem, że do dziś pamiętam, jak mi się trzęsły ręce i jak fatalnie te kebaby robiłem. Ale no później jak się dostaliśmy, już znając trochę tą branżę, już trochę tego liznąłem wcześniej, doszedłem do wniosku, że mogę to robić sam i po prostu jeden kebab odpaliłem, zresztą to było na Kuńskiego, taka nieduża nasza budka, bo ją sobie zostawiłem, bo tylko czułem się na siłach, żeby podźwignąć samemu tak mały lokal. Jednego się pozbyliśmy, dwa zostawiłem Mustafie. No i zaczęło się. Na początku się sprzedawało mało, potem się sprzedawało więcej, a po pół roku sprzedawało się codziennie ponad 50 kg mięsa. Jak na taki mały punkt, to myślę, że niewiele jest w Polsce lokali tak małych, które tyle sprzedają. Przez pół roku pracowałem, nie biorąc pracowników, tylko z tego powodu, żeby stworzyć markę, żeby stworzyć to, żeby ludzie wiedzieli, że to jest dobre i że to jest tak naprawdę to, co oni powinni kupić i zjeść. Mogę przyznać się, że wtedy naprawdę było ciężko, bo ja wstawałem rano o 8, jechałem na zakupy, potem pracowałem do 10, jechałem po dzieci, zabierałem je ze szkoły, zawoziłem, robiłem sobie przerwę taką półtora godzinną, wracałem o 12 do pracy i siedziałem do 24. No byłem dużo młodszy, bo to był 2008 rok. No to miałem tyle jeszcze wtedy siły, dlatego mówię, śmieję się w tej chwili z ludzi młodych, którzy nie mają energii, a ja zawsze miałem bardzo dużo, jeszcze do tej pory chyba ją mam tak naprawdę. No dobrze, tak się zaczęło. No dobrze, to drugie pytanie. No drugie pytanie zostało częściowo odpowiedziane. No to dobrze, to przejdź do trzeciego. Dobrze. Lećmy dalej, no. Dobrze, no to trzecie pytanie. Twoim zdaniem top 3 kebabów w Lublinie? No jeśli miałbyś ogólnie... To nie, ja bym nigdzie więcej w ogóle. Taka jest prawda, to jest moja top 3. Różnica między kraftowe a rzemieślnicze. Jak ty to? To jest rzemieślnicze. Kochani, nie ma czegoś takiego jak mięso kraftowe, nie ma mięsa rzemieślnicze, jest po prostu mięso robione samemu. To jest dokładnie to samo, tylko że chcemy, ja też kiedyś pisałem jakieś tam kraftowe czy rzemieślnicze, pamiętam, żeby po prostu pokazać, że jest to mięso robione samemu i nabijane, tak? Nabijane, czyli jest to po prostu mięso, bo o co chodzi? Branża kebabowa podupadła. Tak naprawdę branża kebabowa chyba jest jedną z wielu branż, które w tej chwili się tak zamykają, bo widzimy na przykład Bafle kebab, która była już prawie żadnej, chyba nie wiem, jest jakaś Bafle? Jest kilka. Jeszcze jest. No bo z tego co wiem, jest to po prostu dość totalna porażka. Ale dlaczego? Większość właśnie kebabów typu jakiejś Bafle i tym podobne, to wszystko leci na gotowców. Gotowiec polega na tym, czym się różni gotowiec od mięsa robionego samemu. Jeżeli, kochani, zamówicie sobie dobrą kiełbasę u dobrego masaża i zjecie tą kiełbasę, to tam będzie mięso, jeżeli was nie oszuka. Jeżeli pójdziecie do Biedronki, to też kupicie kiełbasę, tak? To ta nazwa będzie dokładnie ta sama, tylko że ta kiełbasa będzie miała, no nie wiem, 3% mięsa, może 5%, tak? A reszta to będzie taki totalny chłam. Jeżeli chodzi o pulę mocy, one też są różne, bo są takie, co mają trochę mięsa, są takie, które nie mają mięsa. Mogę wam powiedzieć taką ciekawostkę. Ostatnio poznałem człowieka, co hoduje byki.
I rozmawiałem z nim o tych bykach, mówię, i co się z tymi bykami dzieje, tak? On mi sprzedaje te byki, te krowy, to wszystko, hoduje to, tak? I mówi, bardzo często kupują od niego byki ludzie na kebab, ale są to byki, które kupują albo które zdychają, albo zdechły. Także tak, smacznego tym, którzy tak lubią wołowinkę w kebabach, bo to właśnie taka wołowinka. Jeżeli mięso, ja wam powiem szczerze, mam takiego dostawcę, ja na przykład sprzedaję też kulę mocy. Miał taki hit, nie wiem jak dzisiaj, bo nie wiem, ale miał taki hit, kiedy ja płaciłem za kurczaka 19,50 najlepszej jakości, plus przyprawa, moja praca, to on sprzedawał hit roku indyczo-wołowego kebaba za 11,50 kilo, gotowego, przyprawionego. To jest tak, kule są tanie, kule są napchane różnego rodzaju syfem. Parę lat temu Unia Europejska chciała wprowadzić zakaz sprzedaży gotowych kebabów z powodu tego, że były dodawane polifosforany, które są szkodliwe. Nie zostało to dlatego wprowadzone, bo chyba 4 czy 5 głosów było więcej przeciw niż za. No i dlatego to spowodowało to, że jecie w tej chwili to, co jecie, jeżeli kupujecie na mieście te syfy. Dlatego ja powiedziałem, że ja nie jadam już kebabów nigdzie więcej. Dlatego kiedy będę starał się, mimo że planuję zakończyć prawdziwy kebab prawdziwego Polaka, ale będę starał się mieć takiego kebaba, którego ktoś będzie prowadził, żebym wiedział, że mogę pojechać i go zjeść, bo ja bardzo lubię kebaby, tylko kebaby z mięsa. Kule mocy, niech jedzą ci inni. Ja mówię, ja miałem parę razy taki przypadek, że kupiłem gdzieś z kuli kebaba, żeby zobaczyć, jaka jest gematura. No i mój pies, który uwielbia naprawdę mięso z kebaba, nie ruszył. Także, a mnie zje, że jest mądrzejsze, chemii samej nie zje, parówek nie zje na przykład, także tego też nie zje. Taka jest różnica, dlatego, a czy kraftowe, czy rzemieślnicze, żeby ono było robione samemu, jak ono się nazywa, tak się nazywa. Chodzi o sam fakt, czy jemy mięso, czy jemy tego syfa. Czyli nazewnictwo. Tylko nazewnictwo. Tak naprawdę to jest chwyt marketingowy, tak? Może nawet dobry chwyt marketingowy, bo ktoś patrząc na to, gdy pisze mięso kraftowe, no to sobie myśli, no chyba robię samemu, no bo piwo na przykład kraftowe robi się samemu, tak? Robią jakieś tam browary, takie małe browary, które robią je po prostu pod jakąś tam ilość tych ludzi, nie jest to masowa. Jeżeli jednak już firma przechodzi i mówi, że jest kraftowa, a przechodzi na masówę, to już nie jest kraftowe, bo wiadomo, że to już zaczyna być potem oszczędność. A oszczędność polega na tym, dzisiaj damy trochę więcej bułki tartej, jutro jeszcze więcej, a pojutrze tej bułki tartej będzie 80%, tak? No tak to niestety wygląda. Przejdźmy dalej. To czy w przyszłości możemy spodziewać się challenge'ów z ostrości bądź siedzenia na czas i czy widzisz w tym potencjał? Nie wiem, czy możemy się czegokolwiek spodziewać, kochani. Ja jestem teraz szefem regionu Polskiego Ruchu Antywojennego. Skupiłem się na walce z wojną i to bardziej mnie pochłania. Jeżeli ludzie, którzy będą chcieli prowadzić, bo mam takich ludzi, którzy będą chcieli prowadzić po mnie kebab pod nową marką, będą chcieli się bawić takie rzeczy, na pewno tak, na pewno im pomogę, bo tak jak mówiłem, jeżeli nawet to przejmą, to przez jakiś czas będę w jakiś sposób działał w tym, a nawet będę mógł sprzedawać przez jakiś czas kebaby w wolnych chwilach. Także na pewno, jeżeli będę miał na to czas, ja teraz otwieram fundację, otwieram inne rzeczy i tak naprawdę tutaj bardziej się skupiać będę na tym, aczkolwiek nie mówię nie, o tak, to będzie chyba najlepsze. Dobrze, to następne. To już my wiemy, ale tak dla widzów, czy zostajesz w tej samej formule robienia kebabów, czy wprowadzasz jakieś zmiany i czy na przykład w mięsie będą różnice, w sosach i w surówkach jeszcze? Znaczy na razie, szczerze powiem, tak jak mówiłem, będziemy przechodzić, ktoś będzie te kebaby tak naprawdę do mnie przejmował, będziemy tworzyć zupełnie inne menu. Nie mówię, że nie będziemy modyfikować, aczkolwiek nie mogę w tej chwili powiedzieć na ten temat nic z tego powodu, że jeżeli ktoś ma się czymś zająć, no to też ma prawo do swojego zdania, więc ja nie mogę tutaj w jakiś sposób tego komentować, dopóki nie będzie podjęta jakaś decyzja. Ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem, jakie w ogóle zawsze było, to było mięso plus pekinka, bo pekinka nie zmieniała smaku i sosy, i to według mnie było naprawdę najlepsze. Te wszystkie dodatki to już jest po prostu robienie czegoś zupełnie innego, ale jeżeli ma się kiepskie mięso, no to trzeba dodawać różne inne rzeczy, sery, dawać bardziej ostre sosy, żeby likwidować smak, a nadawać czegoś zupełnie innego. No niestety, na tym polega gastronomia. Można zrobić z soi i pysznego kebaba, tak?
Można go tak go przyprawić, że każdy będzie jadł ze smakiem. Ja wiem, że bardzo lubię dobrze zrobione falafele. To jest wszystko kwestia przypraw, wykonania tego i zrobienia. Jeżeli chodzi o skład, jednak no, nie oszukujmy się, skład jest najważniejszy. Nasz żołądek, no, mamy jeden żołądek i za ten żołądek w jakiś sposób odpowiadamy. Jeżeli możemy jeść robaki, nie na pewno jest powiedzenie, że co jesz, tym jesteś. Jeżeli jesz dobre mięso, to znaczy, że jesteś dobrym ssakiem, tak? Czyli człowiek dobrze odżywiony. Ale jeżeli jesz robaki, no to jesteś robakiem, nie? No to takie normalne. Dlatego można ze wszystkiego coś zrobić. Ja wychodzę z tego założenia. Trzeba zrobić to tak, żeby to było zdrowe dla człowieka. Jeżeli nawet była kwestia smaku, jest to kwestia gustu, a gusta się nie dyskutuje. Ale kwestia składu to jest już zupełnie inna bajka. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie takie zbudowane z tych, co on tutaj napisał. Czy wszystkie gotowce tak zwane są skazane na całkowitą deklasację przy tych samorobionych? Znaczy powiem szczerze, tak. Czy są jakieś zalety tych gotowców? Gotowców jest jedna zaleta. Nie trzeba się, można sobie otworzyć kebaba, nie mając żadnego pojęcia o robieniu kebabu. Otwieramy kebaba, bierzemy maszynę, rzucamy takiego gotowca. Bardzo często widzę takie sytuacje, no niestety widzę, że ktoś piecze takiego gotowca po 5-6 dni, bo może na tym gotowcu być na przykład napisane 72 godziny. Bo on jest tak pełny chemii, że tam się bardzo nigdy nie ma co psuć, ale jednak 72 godziny, ale gdybyśmy go nie wyłączali, tego już nikt nie dodaje. Gotowce na pewno się tak nie psują, bo nie mają mięsa, no to jest bardzo istotne. Większość tych gotowców tego mięsa ma niewiele. Zresztą zwróćmy nawet uwagę czasami na to, że otwiera nam pan kebaba na przykład, zapala gaz, no i za chwilę tą taką folię, którą to jest zabezpieczone, on to zdejmuje i za chwilę wam kroi to coś, nie? Jeżeli on kroi to coś, to znaczy, że nie może być to mięso, bo mięso trzeba upiec, nie? No niestety mięso najlepiej jak jest to mięso normalne, bo wtedy jest to dobre, smaczne i przede wszystkim treściwe. Ale następna sprawa, która jest bardzo istotna, że po tym rano stajemy i czujemy, że żyjemy. A bardzo często jest tak, że są kebaby melanżowe tak zwane, które tylko się jada w nocy. No mam taki przykład, dostany. No to typowe melanżowe kebaby, które żeby przeżyć rano, no to trzeba wypić. Żeby wypić, no to rano się mówi, a to dlatego mnie przeczyściło, bo piłem alkohol, tak? Nikt nie bierze pod uwagę tego, że to ten kebab był tu problemem, a jeden alkohol tak naprawdę podstawowy, tak? No dobrze, no to dziękuję Ci, Jerzy, za kilka... Dzięki, Podarku! Tak. Masz jakiś nowy tabu, widzę. No to jest w marcu ogólnie był... Ja chciałem pogratulować bardzo wyczerpujących i dogłębnych odpowiedzi. No myślę, że chyba tak było dobrze. Wyczerpaliśmy temat. Bardzo dziękuję, że Jerzy odpowiedział za te pytania. Pozdrawiam Was, widzów, razem z Jerzym. I do zobaczenia. Trzymam. Cześć.